Dobra. Dali mi drzwi dokładnie o 5. Rozmawiałem z takim gostkiem lokalnym, nie? Dowiedzieć się, jak to tutaj działa, te kurde rozmontowanie tutaj. Powiedział, że jak zajebiście idzie, jak bardzo szybko, to 4 godziny. Normalnie 7-8 godzin. Więc... ja widziałem ludziska, ja wiedziałem, że tak będzie. Co zrobić? Więc... nie wiem. Ale tutaj będzie można spać prawdopodobnie. Więc tylko będę musiał, no nie wiem, po jakieś żarcie pojechać. Kurde, może... zobacz, jak będzie szło. Najwyżej... pytam, czy mogę tutaj naczepę zostawić, pojechać po jakiejś żarcie, kurde. Kurde, piwa mi się dzisiaj chce, ale już nie będę pił tutaj. Dobra, po jakieś żarcie pojadę i ten. No dobra, zobaczymy, co ja tu będę, kurde, polemizował, no. No czasami jestem mile zaskoczony. Palma, palma, palma! Była po prawej. Więc jak Gostek mi powiedział, 4 godziny, jak dobrze idzie, 8, jak źle. No nie wiem, mój ładunek jakiś był, musiał być bardzo prosty. Bo rozładowali mnie w godzinę 15 minut. Szok, jestem zszokowany. I nie marudzę, cieszę się, bo się naprawdę nastawiłem na tragedię. Więc jadę na truck stop, powinienem jeszcze mieć jakieś może... łudzę się, że tam... nie znam tego truck stopu, więc nie wiem. Mam nadzieję, że tam nie ma zatwardzenia, że tam jakieś miejsce znajdę. Są dwa truck stopy, Loves i Flying J, Ripon, Kalifornia, to takie przedmieścia, Stockton. I to była właśnie jedna z tych firm, co trzeba płacić za rozładunek. Rozładunek kosztował mnie $59, znaczy mnie kosztował, bo ja zapłaciłem, nie mogę się dodzwonić do nikogo do firmy. Oni chcą jakieś czeki, kurde, T-czeki, jakieś takie specjalne czeki, nie, które... w transporcie się używa, nie? Com-check albo T-check. Nie mogłem się do nikogo dodzwonić do mojej firmy, więc zapłaciłem swoimi pieniędzmi. Firma po prostu mi to odda, no. Co jeszcze mogę powiedzieć? Tutaj dzięki, mówię, kurde, jak fajnie, że mam internet w Stanach teraz na telefonie. Sprawdziłem sobie wujka Google'a. Jakieś wypadki są, więc tam jest cholerne korki są, żeby dojechać do tego truck stopu. Więc pojechałem na skróty, gdzie oczywiście wpieprzyłem się w zakaz ciężarówek. No ale jakoś udało mi się. No i mówię, teraz tylko dojechać do tego truck stopu i pauza. Dzwoniłem wcześniej do spedytora. Powiedziała mi, że pauza, żeby w czwartek być gotowy do ładunku. Dziś jest wtorek. Więc yo, pozdro, pompa, faza, czad, przedwakacyjna trasa. Jeszcze kilka dni i będę, nie wiem, miał 3,5 tygodnia wakacji, yo. Ziomy, pozdro, patole. Pierdala! Uciekajcie! Uciekajcie! My tutaj sobie jedziemy właśnie takim bulwarem jakimś. Słuchajcie, ja nie wiem, czy ja wspominałem, akurat to nie jest teren zabudowany, ale ja bardzo lubię budownictwo typowo właśnie tutaj takie południowe. Inaczej są te domy otynkowane, inaczej są inne kształty. Te kształty są bardziej takie jakieś odważne, nie takie nudne jak na przykład na północy. No Gostek, kurde. Więc mi się bardzo podoba to specyficzne takie, no mówię, specyficzne... co tu się dzieje? Specyficzne budownictwo tu jest po prostu. No ci co wiedzą w Stanach, wiedzą, że południe ma te inne kompletnie budownictwo. No ja bardzo lubię takie budownictwo. Nie, tutaj po prawej to może nie to, bo to takie bardziej baraki. Ale takie ala meksykańskie... pod Meksyk podchodzi. Mówię, te domy są bardziej kolorowe, a nie takie nudne, jak wszystko
szare. W Montrealu wszystko jest szare, chociaż zauważyłem, że te niektóre nowe budynki, nowy szpital zrobili i na przykład, co mi się bardzo podoba, wreszcie zaczęli używać inne kolory. Niebieski, żółty, czerwony. Aż przyjemnie, bo to Montreal ma 8 miesięcy zimy i te domy z szarością domów i ten śnieg, ta chlapa, to taką deprechę można dostać. A żeby to było kolorowo, tak jak na przykład w Polsce, te bloki, nie bloki, domy, wszystko jest kolor, to dodaje koloru, to aż przyjemniej. Więc mówię, tutaj chciałem powiedzieć właśnie, że jest takie inne budownictwo w tych Stanach, ta Kalifornia, Nowy Meksyk, Teksas, Floryda. Dlatego, nie wiem, no lubię te tereny, no kurde, słuchajcie, no patrzcie, palmy, nie palmy, to też mi przypomina troszkę takie klimaty właśnie meksykańskie, kubańskie, te latynowskie takie klimaty. No kurde, chciałem tu się kiedyś przeprowadzić do Stanów, ale doszedłem do wniosku, że kurde, jednak moje miejsce jest w Montrealu. Ale jak będę milionerem, jak kiedyś dorosnę i będę milionerem, to kto wie, co będzie. Tutaj widzę z autostrady, że z miejscami jest bardzo nieciekawie, przynajmniej na Flying J-u. Jedź ta. Cholera jasna. Ja tu na Lovesa bym się wolał zaparkować, bo ostatnio każą nam tankować się na Lovesach, chociaż i tak się nie będę tankował. Ale kurde, I'm looking for that green and white. Shut up. No, widzę, że tu nie będzie nic. Będzie, już widzę, że to nie będzie miejsca. Ja, nie, no ludzie, weźcie, kurde, jest szósta, nie, jest siódma wieczorem. Dwa track stopy. Coś mi się zdaje, że nie będę miał miejsca. No. Miałem rację. Zero miejsca, nic nie ma, ani jednego miejsca. Ja pierniczę. Ludzie, to byście się nie wkurzyli. Przyjeżdżasz, kurde, się zaparkować. Nie ma, zapomnij, nie ma miejsca. Tu nawet nie będę jechał za tym, bo też szuka miejsca. Ja pierniczę, no nie, no ludzie, no weź tu się nie załam, no. Weź tu się, kurde, nie załam. Tu jeden ziomek od nas stoi, widzę. Kurde, no nie, no żeby tam było na tym flyingu miejsce jakieś. Ja pierniczę. No nie, ale można się zachlastać, no. Zero, kurde, tego, no. Nie ma miejsca. Fuck, no. No ten, kurde, też wyjeżdża. No ta, on też pojedzie sobie na Flying J'a. A w pizdu, kurwa, z taką robotą, no. No weź tu się nie wkurzy, no. No i co ja zrobię? Jak teraz nie będzie miejsca, to co ja będę? Gdzie będę, kurde? Fuck. Mogłem zostać na tej firmie, cholera jasna, no. Coś czuję, że mogłem na tej firmie zostać. W pizdu. Kurde, bym sobie jutro rano przyjechał tutaj. Załamka, kurde. Całe bydło się zjechało. Jestem piątą ciężarówką, która wjeżdża na parking, więc... Już wiem, że kurde, na pewno nie będę... Nawet jak jakieś miejsce będą, to jakiś cham weźmie, no. Nie, ludzie, byście się nie wkurwili, no. Byście się nie wkurwili. Kurwa jego mać. Nie, tu widzę, że tu wszystkie ciężarówki już wyjeżdżają. Jeżdżą se w szeregu, szukają. Kurwa, jestem wkurwiony, że zaryzykowałem, no. Ja pierdolę, no. Kurwa jego mać. Gdzie ja teraz, kurwa, ci pojadę, no? Pierdolona, kurwa jego mać, no. Kurwa jego, pierdolona, kurwa mać. Żeby nie było miejsca, kurwa, na zasranym, pierdolonym, kurwa, track stopie, kurwa, no. Jeszcze teraz będziesz, kurwa, czekał, bo się, kurwa, kurwa jego pierdolona, kurwa, no. Ty, nie mogę w to uwierzyć, kurde. Ostatnie trzy miejsca były, wpieprzyłem się na Hama, znaczy na Hama, nie na Hama. Nie to, że tam kogoś ściąłem, nie, ale ostatnie trzy miejsca były.
I się zaparkowałem, nie? Więc kurde, cieszę się, że mam kurde miejsca na noc. Mówię, ostatnie trzy miejsca były. Ja zająłem jedno. Jeszcze dwa zostały, ale ten gostek obok nie będzie wyjeżdżał, bo mówił. Och kurde, dobra, teraz jest okej, okay, ucieszony jestem. No patrzcie, zatwardzenie niezłe się robi, co? Kurde, bym przyjechał dosłownie 10 minut później. Byłoby po ptokach, tak? Jak to nam się mówi. Coś nie, tej ludzie, niektórzy wyjeżdżają, ale mówię to. Trzeba mieć szczęście. Kurde, no ja się cieszę, cholera, udało mi się, ale teraz wiem, że... Kurde, na koło 7 wieczorem tutaj, w tych okolicach Stockton, to jest nieciekawie. No, tam już blokada jest. Wygląda tak Stockton. Milion maszyn, kurde. No, gostek jeszcze stoi koło mnie, czeka. Już będzie wyjeżdżał chyba. No, tak to wygląda. Tak to wygląda, kurde. Truck stop nocą. Szczerze mówiąc, dziwię się, że tyle ciężarówek pali silniki. Bo jest na... Ile tam było? 20 stopni chyba, więc bardzo przyjemnie przy zgaszonym silniku. No ale nie wiem, ja też czasami odpalam ciężarówkę, żeby schłodzić, czy komputer naładować, czy akumulatory naładować. O, tej gostek z Quebecu jest. Dobra, ty, ja idę coś wreszcie, kurde, zjeść porządnego. Ja pierniczę, ty, bo od iluś dni, kurde, żrę same, tak jak mówiłem, fasolki, kurde, tuny, jajka, ty, no kurde, ile można. Jakieś mięcho zjeść, kurde, dzisiaj w pieprze cholerne jakieś hamburgery, kurde, się marzę, będzie leciał syf ze mnie, będzie leciał, kurde, tłuszcz hamburgera, się wpierniczę tak tego hamburgera, że ja pierdolę, no kurde. Dobra, ludzisko, pauzunia in the house, Stockton in the house. West Coast. Muszę wam coś pokazać. Kalifornia ma podobno, znaczy te tereny tutaj, gdzie jestem, wielką suszę, żeby dużo wody nie zużywać i takie tam, nie? Tam są jakieś restrykcje, ale patrzcie, na przykład mogliby na przykład te kible też zrobić bardziej ekologiczne, tak jak w Europie jest numer jeden, numer dwa, tak? Patrzcie tutaj. Ile tu wody się marnuje. No ludzie, przecież to jest zasysanie jak kurwa w samolocie. Jak ktoś się odleje, za przeproszeniem, to nie potrzeba tyle wody, ale Amerykanie mają to w dupie, no. Przyjdzie się odlać kurwa do toalety, spuści wodę. O, słyszeliście tego skurwysyna, co pierdoli teraz, kurwa? Beknął se, kurwa. Ja pierdolę, co zagadać, kurwa. Wiecie co, ja stąd spierdolam, to jest, kurwa, patologia. Gorsza ode mnie. Wygląda truck stop, no tutaj macie prysznicę. Tak, tu macie prysznicę. To jest świetlica dla kierowców. Tam macie te pralnie. Jakieś fotele, kurde, masażyjne, dla masażu, czy tam cholera wie co. Tu jakieś, kurde, gry, nie gry. Tam goście siedzą, tutaj sklep. Idę coś pierdolić do kurwy. Ten gostek po lewej jest pojebany. Ja go widzę, jak po truck stopie łazi, kurwa, jakiś kierowca, ale jakiś taki, kurwa, pierdolnięty, kurwa. Bardzo dużo energii ma, nie wiem, na czym on, kurwa, jest. Ty, dobra, ty, ja on coś pierdolił, ty ludzie.